Początek nowego roku na Wielkim Buku należy do tajemnic kosmosu, do science fiction, do przyszłości, która może nadejść. Przekonajcie się sami. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny, zimowy, leniwy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Myślę, że Cień Wysokiej Przestrzeni, pióra Aleksandry i Tomasza Zelków to jest science fiction najwyższej próby, a przynajmniej science fiction z najwyższej półki, które recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Lira. Kolejna po Dzień Dobry Północy opowieść filozoficzna, przejmująca, dotykająca przyszłości i losów ludzkości. Zastanawia się nad tym, dokąd zmierzamy i jak daleko uda nam się dotrzeć. Posłuchajcie. Ziemia, Księżyc i Mars. Trzy miejsca zawieszone w nieokreślonej przyszłości, bliższej i dalszej. Na Ziemi, w Katowicach, japoński doktor informatyki snuje teorie na temat sztucznej inteligencji i popada w fascynację pewną studentką fizyki. Po latach na Księżycu grupa badaczy przeprowadza eksperyment między ludźmi a superinteligentnym AI. Po kolejnych latach wreszcie Mars. To tutaj sztuczna inteligencja walczy o autonomiczność, a jedna z jednostek szuka sposobu, by stać się kimś więcej niż tylko androidem. Wszystkie te trzy historie, wszystkie miejsca akcji łączą się, by odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie, co sprawia, że jesteśmy ludźmi. Powiem Wam, że dla mnie temat sztucznej inteligencji i rozwijającego się AI jest jednym z najciekawszych tematów poruszanych w fantastyce właśnie. Człowiek, który od zawsze próbował ukraść ten symboliczny ogień życia bogom, tutaj jest niczym ten Prometeusz przyszłości, który tworzy sztuczne życie i nadaje mu sens. To życie jest niby nieożywione, a jednak wciąż żywe. I powiem Wam, że podczas lektury Cienia Wysokiej Przestrzeni przypomniały mi się takie książki, jak chociażby Czy androidy śnią o elektrycznych owcach, czyli Blade Runner, pióra Philipa K. Dicka, czy chociażby maszyny takie jak ja, Iana McEwana. To opowieści o androidach, które poszukują własnej duszy, o człowieczeństwie jako takim, ale także o syntetycznych świadomościach, które być może kiedyś będą mogły zastąpić samego człowieka. A także, a może przede wszystkim, o tych wartościach, jakie człowiek może przekazać tworzonym przez siebie bytom i jednocześnie o konsekwencjach ich wyborów. Czytelnik, oczywiście sięgając po Cień Wysokiej Przestrzeni, musi być tutaj gotowy na opowieść science fiction bardzo niespieszną, a jednak intrygującą. To powieść pełna rozważań filozoficznych i religijnych, pełna nawiązań kulturowych, a także rozmyślań tych z pogranicza sztuki i nauki. Warto jednak tutaj oczywiście zaznaczyć, że takie opowieści, no one są stworzone dla konkretnego czytelnika i nie trafią do wszystkich. Myślę, że warto jeszcze tutaj wspomnieć, że Aleksandra i Tomasz Zelkowie stworzyli opowieść pełną przestrzeni i dystansu. Wydarzenia z Cienia Wysokiej Przestrzeni śledzi się z zainteresowaniem, ale bez zbędnego zaangażowania emocjonalnego. Zaintrygowaniem, ale jednocześnie bez skrajnej fascynacji. Przed czytelnikiem wizja przyszłości, którą łatwo sobie co prawda wyobrazić, ale trudniej jest wyczuć, trudniej jest przeżyć nawet wewnętrznie. Można jednak na jej temat dywagować, można snuć swoje własne rozważania, czy wymyślać konkretne interpretacje. To niezwykle dopracowana powieść i myślę, że znajdziemy w tym debiucie obietnicę kolejnych niezwykłych opowieści. Ja, słuchajcie, jestem ogromnie ciekawa, dokąd Aleksandra i Tomasz Zelkowie zabiorą nas następnym razem. A teraz, kochani, razem z wydawnictwem Lira zapraszamy Was na konkurs. Jeden egzemplarz Cienia Wysokiej Przestrzeni do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi: podrzućcie mi, kochani, swoją ulubioną opowieść science fiction lub z pogranicza fantastyki. Może to być film, może to być serial, może to być komiks, może to być książka. Słuchajcie, do wyboru, do koloru. Naprawdę, opowieści science fiction i takich, które są właśnie też na pograniczu gatunków, jest mnóstwo i mam nadzieję, że macie jakąś swoją ulubioną. Podrzucajcie koniecznie. Konkurs trwa do 15 lutego. Zwycięzcę ogłoszę na dniach i wyniki konkursu pojawią się tutaj w komentarzu podpiętym najwyżej pod filmem.
I tak właśnie w duchu science fiction rozpoczynam ten nowy rok na Wielkim Buku. Mamy tutaj świetne filozoficzne opowieści, które zmuszają do rozważań i ukazują właśnie tę przyszłość. Przyszłość, która może nadejść, ale raczej nie musi, a lepiej, żeby w ogóle nie nadchodziła właśnie w takiej formie. Ale mimo wszystko właśnie skłaniają do rozważań, no i stawiają człowieka w takim trochę dystansie do całego wszechświata i do naszej przyszłości również. O Cieniu Wysokiej Przestrzeni możecie sobie poczytać na blogu Wielkiego Buka również, jeżeli wolicie czytać, ja Wam serdecznie polecam właśnie dla miłośników takiego wolniejszego, intrygującego, filozoficznego science fiction. Jeśli gracie w wielkobukowe bingo, to pamiętajcie, że Cień Wysokiej Przestrzeni będzie idealnie pasował do kategorii science fiction, fantastyka właśnie, a jeśli gracie w okładkowe bingo, no to już sami widzicie, mamy tutaj też pojedynczą postać, mamy niebieską okładkę, mamy również ciała niebieskie, więc wszystko pasuje, macie kilka kategorii do wyboru, do koloru. Czytajcie, dzielcie się wrażeniami, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Do zobaczenia. Pa, pa! Jeśli jeszcze tutaj jesteście, to niech Was nie ominą premiery książkowe stycznia. Co nadchodzi w nadchodzących tygodniach? 20 propozycji, musicie to zobaczyć. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!